Siemek, 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 siemek. Co się stało? Siemek, siemek, halo, pomocy, pomocy. Gotti, o co chodzi? Co się stało? No? My widzimy jakiegoś dziwnego. Ja sobie śpię i jakiś dziwny typ się pojawił się, bo jeszcze jakiś fioletowy. Co, jakiś dziwny typ? Fioletowy. A w ogóle witamy was w kolejnym odcinku. Pewnie się zastanawiacie, co robi tutaj w tym. Otóż babcia i żur zajęli mi pokój. Stary, no, ja muszę nagrywać to wszystko. Jak mówisz, że coś się dzieje w nocy, to ja nagrywam wtedy od razu, stary, moją kamerą. Wytyfy! To on! To. Co to był? Co to było? No mówiłem, że ktoś mi się pojawił w pokoju, jeszcze widziałem jakieś fioletowe dziwne plamy. Ej, ja chciałem się poprawić, chciałem wejść tutaj na ten i mi się od razu zniknęło, stary. Ej, dobra, nie wiem o co chodzi, dobra, czekaj. Tam jest znowu! O nie, co to było? Nie. Stary, tam przy krzyku, przed chwilą był, nie wiem kto to był, stary. Nie wiem, stary, ale wydawało mi się, że to był Herobrine, stary. Ale... Jezu, co tak drzecie się? No, Beatka spać nie może. Beatka spać nie może? Nie, no, no nie może, ale musi... jak ale chcecie, nie, no, dobra, nie będziemy wszystkich dalej, budzić, chodźcie. To mogło być, stary, nasze zwiedzenie. Co? Co to? Znik. Czy... Nie, to, to był Herobrine, to był Herobrine, to był Herobrine, to był Herobrine. Nie, mamy zwiden, mamy zwiden. Herobrine nie istnieje. Nie ma szans. Co robicie? O, Maja. Cześć, jak Maja. Spać? Jak słuchaj, spać, otóż... ty się śpiesz na cały regulator. Mamy nawiedzony dom, uciekaj. To było mega dziwne, ale ktoś jest u nas w domu, jakby. Idziemy więc, spać. To jest mega dziwne. Idź sobie spać po prostu, Maja. Tak. Wcale nie ma tutaj strasznego... Ktoś jest spać? Co? Ktoś jest u nas w domu, mówicie, że ktoś jest w domu i mam iść spać? Co? To są zwidy. Co? Jak, ale co ktoś u nas w domu? No co? Jestem ja, Gotti i Stanley w domu. Nie, przedtem któryś z nas powiedział, że ktoś jest w domu i nie ja. No nie tak, spać. My jesteśmy no, w domu. Beatka też jest w domu, babcia Beatka twoja. Tam się bawi. No, na dokładnie. Pewno? Czemu nie śpicie? Co? Co? Czemu nie śpicie? Dobra, stary przygrywa już jakieś 5-0, nie? Dobra, nie no, znaczy, słuchaj, nie śpimy dlatego, że... Herbatę chcieliśmy sobie zrobić, to jest dobry pomysł. Dobrze, Gotti obcikał sobie spodnie, to jest prawdziwa rzecz. Musiałeś Stanley to powiedzieć oczywiście, tak? Poszedł do babci i mnie obudził przez to i musiałem... Dokładnie, i Beatka teraz jest zdenerwowana, bo Gotti jest obsikany. A no. Przy okazji też twój pokój obsikał. Pokazać wam? Więc nie, dobra, lepiej nie. Lepiej nie. Dobra, ale jakie fioletowe plamy, stary? Znaczy, nic. Nie, nie słyszałaś nic. Nie, zapomniałem totalnie, że nie mieliśmy nic ci mówić o tym. Ja nie wierzę. Fioletowe plamy, bo on malował włosy sobie. No, bo... I jagódki też, ja, tak jak mówiłem wcześniej. Rozumiem. Tak? Jak się różowo nawet farbuje, to... Nie. Popatrz, fioletowa plama jest na... Tutaj widzisz? Widzisz fioletowa plama? I patrz, tutaj też. Maja, pójdź spać. Patrz, tutaj też jest fioletowa plama. Dlaczego? Bo męski wieczór robimy sobie. Dokładnie. No, tak, oglądamy bo, mecze. Bo Stanley się oświadczył i robimy kawalerski wieczór. Tak. To, w którym ona śpi gdzieś na górze. Tak. Tak. Znaczy, może później wyjdziemy na dwór, ale Maja, możesz sobie już iść. Jak coś, to dobra, dobra, wtajemniczmy ją, no. Przecież ona ma już 10 lat, nie, 7. Jestem starsza od niego. Ile ty masz lat? Jestem starsza od niego. To wy nie jesteście bliźniakami? Ile ty masz lat? Ale jestem starsza od 2 sekundy. Ale jak 2 sekundy? Co? Dobra, nie ma, że to było tak psium, gwiazda. Mówi, ha, jestem 2 sekundy. A, 2 sekundy, dobra, nie, no, słuchajcie, gdzie są te fioletowe plamy? No, one są tam, nie, one są tam, bo ja tam schodziłem generalnie dołem. Jak tam tą stroną? Po co? No bo chciałem tam... No, chłop się asasina bawi. No bo ja po prostu chciałem, nie wiem, na początku chciałem Blaszkę chcę podglądać. No to prowadź, stary, w takim razie, bo ja nie wiem, tutaj na Wersalce? Nie. Nie, ja chciałem na Wersalce się chciałem iść do Blaszki powiedzieć, chciałem iść do Blaszki powiedzieć, że ktoś mi tego, bo chciałem jak najszybciej. Na Blaszki ja nie ma. Ja cię kręcę, czekajcie, nie no, ja sobie aż z tego wszystkiego pójdę po Montę do lodówki, wiecie? Montę Snaczek. Montę Snaczek. Montę Snaczek zabrany, więc czas w takim razie. Dobra, gdzie są te fioletowe... Dobra, gdzie są te fioletowe plamy, stary? Ale się... Widzisz, co jest? Co? Co to jest? To jest jakaś pust... Co to dobra, jest? Dobra, Stanley, spróbuj to. To wygląda... Dobra, czekajcie. Daj, polisz. Po zapachu jest nieznane, a czekajcie. Smakuje jak taki...
To znalazłem ostatnio na śmietnisku, taki banan. Dobra, nieważne w takim razie. Dobra, ej, kolejna plama. Co? Kolejna plama. Tam też liżesz? O lol. Nie, każdy. Stary, spróbuj, może ta jest większa, może ta smakuje inaczej. Oj, 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 to spięć. Tam nie! Widzieliście? Co? Tam było znowu ta postać. On był za mną? Ej, postać? To... Czy nic, postać! Na co cię stać? A nie, to było pokaż, nieważne. Pokaż, no właśnie. Kurde, ale pokaż, pomyliłem się. Pokaż, na co cię stać, więc chodź tutaj i dokładnie. Stąd, złamałem nogę. Bo to ciągle te włosy farbował tu, to jest w ogóle mega dziwne. Ej, to jest mega dziwne, bo Sky ma taki kolor pokoju w ogóle. Może robię jakieś pranki, bo dawno go nie było. Czemu tu spalmy tutaj? To... Na palmę. Nie, ale... Dobra, zobaczmy. A co jak tam palmę zatruje, czy coś? To nie jest z pokoju Skaja. To jest sztuczna. To nie jest z pokoju Skaja. Zresztą Skaja nie ma tutaj. On na razie nocuje u rodziców, bo pojechał sobie do nich, ale dobra. Ej, patrz. Ej, bo to idzie tam. Ej, bo... Co? Ej, Blaszka znowu się bawi. Ej, co tutaj jest? Oba? Co ej, tu jest? Tego tu wcześniej nie było, prawda? Tego tu wcześniej nie było, to jest mega dziwne. Aż się zacząłem stresować trochę. Dobra, to jest z tego pokoju. Czy jesteśmy gotowi? Nie. Czemu? Wbijamy. Ej, to potem można chodzić w ogóle? Co to jest? Ja bym To się strasznie klei w ogóle. Co to jest? Chodź, chodźcie, można to potem... Ostry, uważajcie, to jest ostry, stary. Rozcięłem sobie nogę, Co to? Dobra, nie, jakby nic tutaj podejrzanego ostre. Nie ma. Może nawet z góry się nigdzie nie pojawiło, ani nic. Ale może to Blaszka to zrobił. No właśnie, bo on jakimiś chemikaliami się bawi, ale może to pewno... Tak, ale... jesteś wylany. Tutaj też jest coś, ale to już wcześniej wlało, żebyśmy upozorowali, że dziura jest. A tu jest pod spodem tego. No tam podglądaliśmy Blaszkę. Może ale zobacz, może coś tam jest. Ale Blaszki dobra, nie było. Patrzysona na szczęście też nie ma, więc lecimy w takim razie tutaj. I zobaczmy, jak tutaj to wszystko... Obróć się. Co? Nie. To są z widy. Nie. O nie, dobra, spokojnie. Zostańmy. Czy da się tutaj wyjść w jakikolwiek sposób? Pomóż nam. O nie, dobra, zostańmy tu. Zostańmy tu, dobra, nie, spokojnie. Jego tam nie ma już na pewno. To była tylko jakaś zwida nasza, zobaczmy. Co tam stało? Widzicie? Nie ma tam nic. No. To po prostu działa w ten sposób, że patrzycie tutaj, nagle się obracacie i wtedy nic tam nie ma, widzicie? Obracam się? Nic tam nie ma, dokładnie. Obracam się? Trzeci raz. Nic tam. O, tam widzicie, za trzecim razem też, dokładnie. Więc za czwartym na pewno też nic się nie... No i widzicie, no dokładnie. I ciągle tam się nic nie... Dobrze, jak widzicie, Gituwa, to był tylko... Sły sen? Nie. Dobrze, zniknął? Nie, to nie jest... Nie, dobra, ja idę w takim razie do siebie na górę, znaczy nie mogę tam, bo tam jest takie... Nie, dobra, ej, słuchajcie, tamto, co widzieliśmy, to była bójda. Wróćmy tam i ja wam udowodnię, że tam nic nie ma w takim razie, okej? Może to jest sen. Chodźcie, zobaczycie, tam kompletnie nic nie ma. Dobra, chodźcie zobaczyć tutaj pokój Pattisona, to nam się tylko wydawało. Dobra, chodź jeszcze raz, idziemy tutaj, widzicie, jest obróć się, obracamy się, nic tutaj nie ma, idziemy dalej w takim razie. I widzicie, nawet możemy sobie spojrzeć na górę, tutaj nic nie ma. Nie ma, dosłownie. Macie podgląd na każdą stronę. Zresztą jak będziemy patrzeć w każde inne miejsce, to na pewno się nigdzie nie pojawi, widzicie? A chyba że w środku na przykład. No jak ma się pojawić w środek, jak ktoś też będzie patrzył w środek? Na przykład? No właśnie nie będzie. Nie idźcie tam. Co się ja dzieje? Co znowu znikło? Żaba. Żaba? Tej żaby tutaj nie było, tej wcześniej było co innego. To jest żaba ryby. Co jest? Stój! Czekaj, ja muszę z nim pogadać. Co jest z tą żabą? Mówi, że to żaba rybki? Co? Co się stało? Ona miała. Halo? Nie no, ale tutaj było przejście wcześniej. Halo? Jak teraz tam wyjdziemy? Halo? Bo coś o co chodzi? Dobra, ale mamy na szczęście... Nie! Tu jest wyjście! Nie, on zablokował! Stańcie! O nie! Dobra, czekajcie, ja z nim pogadam. Tylko stop! Ja się zestresowałem trochę, słuchajcie. Muszę sobie zrobić przerwę, więc w przerwie będzie idealny montesnak, co nie? Czekajcie, Herograin, ty też czekaj. Ale...
Poczekaj, ale nie, nie, poczekaj, poczekaj, poczekaj. Poczekaj, okej? Okay? Daj też. Daj mi też. No to tak, czekajcie. Herobrine chyba jest mało rozmowne. Chyba nie chcę. Dobra, pyszne, ale zjadłem, dobrze. Ej, zjadłem zjadłem Montesnaka i od razu zniknął. O co chodzi? Ej, jakoś cicho jest od razu. No dobra, no to nie wiem, no to chyba się go pozbyliśmy całkowicie teraz. No Montesnak jest, tak, widzicie, no tak. Jak jest. Gorzej jakby wrócił, dlatego że to był mój ostatni Montesnak. I dlatego chyba nie dałem, dlatego że więcej po prostu nie mam. Jak nie? No przecież no. No nie wiem, no to po prostu są tak... Zjadłem wszystkie po prostu. Ja zjadłem wszystkie. Przyznaję się, dałem jednego Mai wcześniej. Dlaczego? Po prostu. Nam nie dałeś? A Maja miała się podzielić z Gotim jednym tym. Super, ale świetnie, no. To ja się faktycznie najadłem. No niczym. I co z tego Maja powinien... Czekaj, czy on wróci? Ja nie wierzę, no tak. Dobra, ale spokojnie, widzicie, zagrzeznaj się problem, więc wszyscy w takim razie do łóżek, trzymajcie się, ja muszę się w końcu wyspać, nie. A nie. Nie, ja nie chcę tam wracać. Się boję, ale się no jak zniknął przecież. Dobrze widzieliście, że nagle zatrzymał się. Widzieliście go gdzieś w ciągu ostatnich minuty? Nie dla ma. Mnie nie było żadnego Montesnaka dla mnie. No i co z tego, stary? Dobra, ale no słuchajcie, idźcie spać w takim razie. Ja najwyżej będę stał na czatach. Jak gdyby coś się pojawiło, to będę krzyczeć. A będę krzyczeć tak głośno, że na pewno usłyszycie. Ja nie chcę spać sam. Ej, godzin, idziemy spać. Najwyżej... Idziemy się bawić wielkami. Dobra. Możemy najwyżej sobie zrobić taką nockę. To chociaż w takim razie zrobimy sobie najwyżej, chodźcie do kina, puścimy sobie jakiś maraton nocny, co? Dobra. Tam jest ciemno. Ekran nam będzie rozjaśniał wszystko, co nie? Teoretyko. Dobra, to chodźcie w takim razie. Dobra, widzicie, wszystko jest spokojnie, nic się nie dzieje, tylko... Ej, gdzie jest światło tutaj z Gesza? Ja zapomniałem już, może ręcznie da się. To wyłączy wszystko ręcznie w takim razie. Możesz mi nie klikać... Halo, Stanley! Dobra. I tu? Ej, ciągle jest jasno. A, bo to już ekran, dobra. Usiądźmy w takim razie sobie. Ja chcę obok kogoś, bo ja się boję. To Hogoti tutaj. Dobra, dawaj. W takim razie... O nie, on nawet tam wyskoczył! Wy! To? Na ekranie! Widzieliście? O nie, o nie. Dobra, nie, to nie jest fajne w takim razie. Jednak on się pojawił. Ej, ale robi się coraz jaśniej na dworze. To może on zniknie jakoś. Miejmy nadzieję. Mega dziwne to jest. Ja nie wiem co mamy teraz zrobić, ale myślę, że chyba w takim razie powinien się powiedzieć. Ja bym poszedł do bunkra. Co? Do bunkra. Ale no co zrobimy w takim razie z Beatką? Musimy poczekać albo ją budzić, czy cokolwiek. Dobra, słuchaj, budź Beatkę, a my lecimy w takim razie, ale słuchajcie, zobaczycie do bunkra w takim razie w kolejnym odcinku. Beatka by tylko tam sprzątała. No i co z tego, stary? Spokojnie, musimy tam po stary, tam jest syf, musimy w takim razie budź Beatkę. A my z wami się żegnamy, zostawcie koniecznie łapkę w górę tutaj, napiszcie co mamy zrobić, żeby pozbyć się Herobrine'a z naszego domu, a my się z wami żegnamy, trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym odcinku, cześć!